zaczął ja parafrazowałem SMS, to ty zacząłeś czytać całości. Kujewskiego, umścichuje. Nie mówię o zakazie. Halo, halo. Ja twojego nazwiska nie pomylam. On jest super. Cisza, cicho na chwilę, kurwa. Znaczy, ja bym właśnie chciał, Wojtek, ciebie zapytać, bo tutaj padło ważne stwierdzenie, że masz nic, mało masz do gadania według Sebastiana. Czy chciałbyś to jakoś skomentować? Fabiański, ty mówisz, kurwa, że nikt w federacjach tych fajtowych nie ma zasad. Jak tak mówisz, że nikt nie ma zasad, to mów o sobie. I chuj obchodzi, czy nie masz zasad, bo to jest twoja sprawa. Okay. To jest twoje stanowisko. No. Ja mam zasady, on ma zasady, inni też to mają pewne zasady. Ja też mam. Ale jeśli wypowiadasz, poczekaj. To zamknij się, poczekaj, tutaj wszyscy... Tu przy... Nie. O, mówisz nie. Wojtek, o człowieku, szacunek, który ciebie wkręcił. Szacunek, że gola nie ma nic do gadania. Nie mów do mnie cicho, bo... Ciszej, nie mów, bo śmieszne to jest. Mówisz, że gola śmieszne nie ma nic do gadania. Gola, który się tu wkręcił, który wymyślił tą federację, nie dzięki ale, goli ale tutaj o czym, siedzisz. O czym do gadania? Ty robisz matchmaking? Ty robisz matchmaking? Tak, robię matchmaking. Tak? Tak. Okej, okay, dobra. To zanim będziesz powielał pierdoły i głupie plotki SMS-ami do innych ludzi, to się najpierw zastanów nad tym, dowiedz się, jak jest naprawdę, a nie bierz głupot, bo to gola cię wkręcił do tej federacji, to z golą się spotykałeś i na początku ustalałeś kontakt. No bo, i to ja jeździłem do twojego menedżera. A z kim powinienem się spotkać? Kurwa, chłopie, jak ja nie znam ludzi. I nagle ty nie wiesz, że ja matchmaking robię? Co? Jak ja cię wkręcałem do tej federacji, nagle uważasz, że ja matchmakingu nie robię. No nie wiem. Bo ci się zapomniało. Mam jakieś inne informacje. Do mnie przyjeżdżasz, chłopie, a mówisz, gola nie ma nic do gadania. To jest szacunek, kurwa, do osoby, która ci tu wkręciła. Ale poczekaj. I ty mówisz o zasadach? Ale poczekaj. Ja nie mówię o zasadach takich, które są między nami. Ja mówię o zasadach, które następują w kontekście publiczności. Tutaj każdy każdemu sobie wytyka jakieś rzeczy, jakieś gówna. Więc ja mówię o takich zasadach, bo takich zasad tu nie ma. To jest rynek bez zasad. Ty jesteś lepszy, kurwa, ty. Czekajcie chwilę. Ja się tylko się wtrącę. Mówisz, Sebastian, o szacunku. Ja do ciebie się zwracam normalnie. Ja do ciebie nie mówię, nie wiem, ten Fabi Chujewski. No. A ty napierdalasz takim tekstem słabym. Mega słabe zachowanie, bo a ty nie masz nazwisko. Ale czekaj, ty nie, twój kanał nie jest nie, stary, i ty dokładnie wiesz o tym. O czekaj, teraz tak zrobił? Tak, ja tak, tak, może tak nazwał. Wiesz, jak mnie nazwałeś i przekręciłeś nazwisko, stary? Tak samo było raz na Kejdżu. Ale ty nie masz tak, nie mam, nie jest stary, jak ksywa? Stary, i nie udawaj. No nie, nie udawaj, bo ja nie tak wiem, nie stary, mówi, ja nie oglądam, ja nie jestem dzieckiem YouTube'a jak ty. Skoro oglądałeś mój wywiad z Filipkiem, to nie mów, że nie oglądasz. No bo skąd mogłeś wiedzieć... Ale poczekaj, na jakim kanale ty wydawałeś tam ten wywiad? Jak on się nazywa? MMA, bądź na bieżąco. O, no właśnie. No, tak. No to jak ja miałem wywnioskować, że ty jesteś jakiś inny? Stary, ja nie wiem. Stary, ja nie ale wiem. Ja wiem. Ja myślałem, że ty masz taką ksywę przekręcasz... i że ciśniesz bekę z nie, tego sam. Nie, nie. No to ci mówię, jeżeli mówimy o szacunku. No to przepraszam, to no przepraszam. Okay, nie no chciałem dobrze cię urazić, kurwa. No dobrze, i teraz chłopie, ty bez przesady. Zaraz mi tutaj, nie wiem, macie Sebastian, jeszcze państwo mówisz, problem? Sebastian, ja już szacunku? Nie, Sebastian, ja już nie mam zamiaru, kurwa, więcej wypominać, ale jedną rzecz chcę tylko powiedzieć. Ty mówiłeś, że ja prosiłem, kurwa, o walkę z tobą, a ja mam tutaj SMS-a. Siemano. Mówisz, kurwa, o lizaniu odbytu włodarzy, ale mnie o nie interesuje. Jezus, kurwa, nie interesuje mnie, co ale robisz co w wannie. Nie obchodzi mnie to, stary. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci mnie chodzi? Bo mnie wkurwiłeś, stary, przypierdaliłeś się, kurwa. Okazuj szacunek też sam, jeżeli chcesz mieć ale szacunek jaki, ode mnie. Człowieku, ale ty w ogóle łykasz to, że to jest kreacja? Ty masz w ogóle coś takiego w głowie, że to jest w ogóle kurwa, jakaś forma? To jest słabym aktorem, bo Zoli się prowadziłem. To był żart, jak wierzysz, pisałeś do mnie SMS-a. No to słaby z ciebie aktor, wierzysz, jak ty się dajesz z roli wyprowadzić, naprawdę wierzysz kurwa w to, że Sebastian Fabijański, ten aktor, który robi tamto, siam, to sram, to by przyszedł tak ale tutaj, naprawdę chodzi, to wierzysz, kurwa, chłopie? O to chodzi o weź, to, co zejdź na ziemię, SMS-a, kurwa. Aktywację. Zejdź na ziemię i trochę, kurwa, kumaj konwencję, bo chyba łykasz jak pelikany. Ja bym chodzi chciał zobaczyć, to, ja bym chciał zobaczyć face to face twój, Wojtku, z Sebastianem. Tak, zróbmy to. Czy możemy to zrobić? Tak, zobaczmy to, kurwa, dawajcie. I dajcie tam mikrofon. Wojtek, cześć. SMS-ek, dwa dni po prostu. Ale kurwa, możemy o tym porozmawiać, naprawdę. Bardzo chętnie ci o tym powiem. Może o tym są. Nie muszę tego robić. Co miałem na myśli? A czy Wojtek, ty byś był otwarty na taką walkę z Sebastianem w przyszłości? Dystans, mordo. To jest gra. To jest zabawa. Dla mnie to jest zabawa. Więc przestań naprawdę traktować ale tak serio. Kurwa, nie musisz tłumaczyć tego. No to dobrze o tym wiesz. No to dobrze o tym wiesz. No to po co się ciskasz? Stary, ja stworzyłem te zasady po pierwsze, a po drugie, słaby z ciebie aktor, jeśli dajesz wyprowadzić z roli. Ja się wyprowadziłem z roli? No a przed chwilą co było? Tłumaczysz mi się, że to jest kreacja.
No kurwa, w końcu muszę ci to powiedzieć, bo już ale naprawdę czemu zbierasz... Ale się tłumaczy, że to jest kreacja? Ale no jak to czemu? Prawdziwy aktor nie wychodzi z roli. Jakbyś był dobrym aktorem, to byś nie tłumaczył się z tego, że to jest kreacja, tylko dalej budował swoją rolę. Ale to nadal jest kreacja. To, że ja mówię, że to jest kreacja, to jest kreacja. Z roli, no. No ale co wymiękło, no stary, zarzucasz mi takie rzeczy po prostu, że no chciałem ci, jakby przecież znam ciebie, wiem, kurwa, miałem z tobą niejedną dyskusję i nie mam nic do ciebie personalnie w ogóle, więc chciałem ci powiedzieć, skoro personalnie do mnie wyskakujesz, chciałem ci powiedzieć personalnie, co o tym myślę, no. Żebyś jak personalnie prostu, przez SMS? Nie wtrącaj się. Nie chodziło o prywatne SMS-y, co piszesz, stary, zakulisowo. Ale stary, czy ja szczerze, naprawdę... Także gola nie ma ale nic ja do gadania. Ja słyszałem, jak ja stworzyłem tą federację. Ja słyszałem, co na, mówiłem? Na mnie proszę, naprawdę, proszę, no właśnie proszę. Nie chcę tego robić, proszę, kumasz. Proszę. Nie chcę tego robić. Zmusił mnie Filipek, bo czytał SMS-y. Kto powiedział, że coś na ciebie mówiłem prywatnie? O Jezus, a możemy, ale możemy o tym porozmawiać, kurwa, tak na osobności. Ja nie będę tutaj robił tego teatru nadal z tobą, bo ja cię lubię, stary, nie mam ochoty tutaj stać, w ogóle nie wiem, po chuj tu stoję. Wszystko jest okej? Okay? Mam cię przeprosić, kurwa? Słuchajcie, gola Fabiański, chcecie tego? Okej? Okay? Podam ci rękę, ale... Przyjmij piątkę, stary, no. Dziwne. A wy pamiętajcie, że pay-per-view na galę Fame MMA 19 możecie kupić na famema.tv.